Witajcie. Mam nazwisko Nina Księżopolska. 18 lat temu poznałam Jezusa Chrystusa. Chcę wam zadać pytanie. Co zostanie z waszego Boga, w którego wierzycie, jeśli odrzecie Go ze wszystkich święconek, ze wszystkich prezentów bożonarodzeniowych, nawet z tego krucyfiksu, który wisi w kościele? Odrzyjcie Go ze wszystkiego tego, co jest bzdurą, co jest w ogóle nie Jego. I zobaczcie, czy tam ktoś jest, czy macie relację z żywym Bogiem, bo Bóg tak umiłował świat, że przysłał tutaj swojego Syna, jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I to nie przez jajka, nie przez kiełbasę, nie przez prezenty, nie przez święconki, ale przez prostą relację z Jezusem Chrystusem. Bo On nie tylko zmarł za twoje grzechy, nie tylko zmarł, ale zmartwychwstał. Jest żywym Bogiem, którego można doświadczyć. 18 lat temu doświadczyłam z Nim spotkania i ty dzisiaj możesz doświadczyć spotkania z żywym Bogiem. Ludzie, to jest proste. To jest proste. Wystarczy wezwać imienia Jezus nad swoim życiem. Wystarczy wezwać imienia Jezus, bo Jezus to znaczy Bóg, który zbawia. Bóg, który ratuje. Bóg, który podnosi twoje życie. Bóg, który wywodzi cię z tego popiołu, z którego powstałeś i stawia wraz z książętami swojego ludu. Ten Bóg to jest żywy Bóg. To nie jest żadna kukła na krzyżu. To nie jest żadna kukła, do której się śpiewa. To nie jest Maryjka. To nie jest żaden chips kościelny. To nie jest żaden opłatek, żadna Eucharystia. Nie! To jest żywy, żywa osoba. Żywa osoba, której zależy na relacji z tobą. Zależy jej na relacji, a nie na przyklękaniu, przy figurach. Na relacji. Relacji. Nie mówisz do Boga w wyuczonych modlitwach, które przypominają zaklęcia, ale mówisz do Niego po prostu prosto z serca. Jeżeli zaczniesz tak do Niego mówić, On odpowie na pragnienie twojego serca, bo On powiedział: kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie, a z Jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Możesz żyć jeszcze dziś, zawołaj do Jezusa.